jako mówca motywacyjny. Ta ścieżka kariery otworzyła się przed Panią całkiem niedawno. Chciałam zapytać, co takiego sprawiło, że poszła Pani w tę stronę, bardzo, bardzo ambitną stronę. Ja myślę, że głośno i medialnie poszłam w tą stronę zupełnie niedawno, ponieważ takim mówcą motywacyjnym jestem od bardzo wielu lat. Charytatywnie zajmuję się wspieraniem młodzieży z ubogich rodzin, młodzieży trudnej i również osób niepełnosprawnych psychicznie. Od 2 lat prowadzę fundację Dom Życie i tam motywuję do życia ludzi śmiertelnie chorych. Przez te wszystkie lata, kiedy chociażby moich pracowników musiałam zmotywować i zaowocowało to tym, że są po 20 parę lat ze mną i niektórzy nawet przeszli już na emeryturę w mojej firmie i dalej jeszcze pracują. Zauważam taką potrzebę, ale też potrzeba jest, że tak powiem, sprawą drugorzędną, bo naprawdę to kiedyś ktoś się do mnie zgłosił, żebym wystąpiła. Był to pan Łukasz Milewski, jego Życie bez ograniczeń. Zaproponowali mi wystąpienie. Spodobało się to na tyle mocno, że dostałam kilka tysięcy, dokładnie 2,5 tysiąca różnych form listownych, mailowych, messengerowych, ludzi, którzy mi dziękowali za moje wystąpienie. Pomyślałam sobie, że jeżeli tak ogromna rzesza ludzi napisała mi, że coś zmieniłam w ich życiu, zachęciłam do zmian, no to pomyślałam sobie, że to jest fajny kierunek i wtedy, kiedy tylko mogę i czas mi na to pozwala, to biorę w tym udział. Myślę, że też dużym przełomem była moja autobiografia, którą sama napisałam i ta autobiografia, która się w sporym nakładzie sprzedała, spowodowała też, że ta książka stała się dość popularna. To jest taki rodzaj książki też motywacyjnej. Ludzie się w tej książce mocno odnajdywali. Mam takie odgłosy, to jest dla mnie bardzo miło, jako osoby, która to osobiście napisała, że podkreślają, wracają kilkakrotnie, że pewne rzeczy, fragmenty tej książki są ich mottem życiowym. No i myślę, że ja będę jako osoba we wieku, w którym jestem, matka 2 bardzo dorosłych synów, kobieta spełniona zawodowo, spełniona emocjonalnie, spełniona w swoim hobby, którym jest takie posłannictwo drugiemu człowiekowi, że mogę już sobie pozwolić na to i stoi za mną na tyle duże doświadczenie życiowe i na tyle szerokie sukcesy na różnych płaszczyznach, czyli dzisiaj głównie będę mówiła o tym, jak być kobietą i nie zwariować, co nie znaczy, że będzie to panel poświęcony tylko i wyłącznie, wykład poświęcony tylko i wyłącznie dla kobiet, ale myślę, że każdy tam odnajdzie, bo każdy z nas żyje w świecie kobiet, więc często trzeba wiedzieć, jak z nami postępować, jaką mamy instrukcję obsługi, dlaczego się wściekamy, dlaczego jesteśmy miłe, kiedy lepiej nie drażnić nas i co powoduje takie, a nie inne nasze postawy życiowe. To też myślę, że warto, chcąc żyć w szczęśliwym świecie, w tym świecie pokazywać na swoim przykładzie, że ja otóż przeszłam taką drogę, popełniłam takie błędy. Może warto tych błędów nie popełniać, może warto uczyć się na czyichś błędach. Wydaje mi się, że najłatwiejsze zmotywowanie człowieka jest przez pokazanie prawdy w naszym własnym życiu. I biorąc pod uwagę to, że za mną stoi, myślę właśnie to, o czym mówiłam przed chwilą, wymierny sukces na wielu płaszczyznach. I ten sukces nie jest raptem brawo, i Jean wyskoczył z dzbana zaczarowanego i otóż spełnił moje 3 życzenia, tylko jest mocno wypracowany, jest opłacony łzami, odartymi kolanami, wieloma upadkami, że ktoś, dla kogo jestem wzorem, a mając, nie wiem, 50 000 ludzi obserwujących mnie na Facebooku i dotarcie mojego Facebooka do tygodniowe do 2 000 000 czytelników, świadczy o tym, że jestem dla jakichś ludzi wzorem, dla części pewnie jestem osobą do podglądania. Warto zabierać głos, bo kto inny, jak nie my, którzy wiemy, jak to zrobić, powinniśmy dzielić się z tymi, którzy chcieliby to zrobić, a jeszcze nie wiedzą jak. Czyli nie bać się i przede wszystkim też pokazywać, że to nie jest tak, że sukces do nas przychodzi, tylko sukces trzeba sobie wypracować ciężką pracą. Sukces sobie trzeba wypracować ciężką pracą i trzeba zdać sobie z tego, że w jakich czasach żyjemy, w jakiej rzeczywistości żyjemy, do jakich czasów odnosimy nasz sukces, bo możemy też chcieć odnieść sukces w czymś, co jest zupełnie niezwiązane z czasem, w którym jesteśmy. Możemy sobie stworzyć swój mały mikroświat i w tym swoim małym mikroświecie żyć i być pozbawionym tego świata zewnętrznego, co nie jest takie proste, ale możliwe. Jest bardzo często odpowiedzią na taki czas inkubacji i przetrwania, kiedy musimy koniecznie
uciec i jedni uciekają się, żeby uspokoić swoje życie, emocje, myśli, wydarzenia do używek, czego nie polecam. Inni sięgają po terapię, co polecam, psychoterapię różnego rodzaju. A ja zawsze mówię, że warto stworzyć swój mały, ciepły świat i tam przez chwilę przezimować. To nie znaczy, żeby... Ale jest taka potrzeba też, może zamknąć się w szpitalu psychiatrycznym. Ludzie się boją o tym głośno mówić, ale bardzo często w świecie biznesu, w świecie sukcesu, w świecie show biznesu przypłacamy to emocjami. Im bardziej wrażliwy człowiek, tym mocniejsze emocje. To też ja zachęcam, żeby być sobą i żeby się nie bać wywrócić, bo jeżeli będziemy się wywracali i wstawali, to się nauczymy, jak iść, żeby się nie wywracać, albo jak szybko wstać, albo jakie korzyści wynieść z tego, że się wywróciliśmy i żeby zobaczyć, to jest takie powiedzenie stare, wstać z upadku z pełnymi garściami. Pani Ewo, zastanawiam się jeszcze nad jedną rzeczą. Jak pani sobie radzi z tym, z historiami, które pani słyszy? Mam na myśli to, że jako mówca motywacyjny często przyjmuje pani na siebie bagaż emocjonalny swoich rozmówców bądź prelegentów, słuchaczy, no bo wiem, że się zwierzają. Pewnie też często piszą maile, proszą o rady. To nie jest łatwe. Pani ten bagaż emocjonalny musi przyjąć i chciałam zapytać, jak pani sobie z tym radzi? Ja sobie z tym radzę bardzo dobrze. Myślę, że mamy różnego rodzaju dary. Ktoś jest świetnym kiperem, ktoś jest genialnym kucharzem, ktoś fantastycznie jeździ na łyżwach, a ktoś inny, jak bardzo długo by się uczył jeździć na tych łyżwach, nigdy tak dobrze nie będzie jeździł. Ktoś, kto będzie trenował tyle, co na przykład Mariusz Pudzianowski, nie oznacza, że będzie dźwigał takie jak on ciężary, czy tak doskonale walczył w sportach walki. Ja się urodziłam z taką cechą charakteru, która pozwala mi przyjmować dość ciężkie rzeczy ze świata zewnętrznego, tego, który mnie otacza i moje rzeczy, które mnie bezpośrednio dotyczą, na siebie. I to nosić. I pamiętam, że lata temu ten los mnie zaczął doświadczać, jak miałam 20 lat. I wtedy się spotkałam z pierwszym dramatem koło mnie, ale dotyczącym też mnie, bo on dotyczył najbliższej mi osoby. Prawie w moim wieku, 2 lata starszej. Osoba ta, która była bardzo bliska, przechodziła bardzo ciężką chorobę. Przez 3 lata odchodziła. Ja przez 3 lata towarzyszyłam jej w tym, żeby żyła normalnie, żeby nie czuła, że odchodzi, żeby była uśmiechnięta, żeby pomimo tego, co się kończy, ona wciąż żyła do ostatniego dnia. I od wielu lat zajmuję się pomaganiem ludziom bardzo ciężko chorym. I najpiękniejszym momentem w moim życiu jest wtedy, kiedy uda mi się oczywiście kogoś ocalić i wtedy, kiedy ktoś przychodzi, rzuca mi się na szyję, mając zrobione wyniki, mówi do mnie, jestem zdrowa, jestem zdrowy, Ewa, cudownie, zobacz, dostałam nowe życie. Ale równie piękna chwila jest ta, kiedy mogę spełnić, jakby to nie zabrzmiało, marzenie czy życzenie osoby odchodzącej, trzymać ją do samego końca za rękę i pozwolić jej zrzucić swoje życie na moje ręce. Ludzie mówią, że nie ma trudniejszej sytuacji, nie ma trudniejszego przeżycia, a ja mówię, że ja to paradoksalnie lubię. Nie oznacza to żadnego zboczenia emocjonalnego, oznacza to to, że ja na przykład osobiście nie boję się śmierci, ponieważ się o tą śmierć otarłam i mogę śmiało powiedzieć, że się jej nie boję, bo ja się martwiłam wtedy, kiedy w swoim życiu miałam wyrok zdrowotny, życiowy, bałam się tylko o to, co będzie z moimi wówczas nieletnimi dziećmi, które zupełnie nie były jeszcze samodzielne i przygotowane do tego, żeby stracić matkę, miały tylko mnie, nie miały ojca, w związku z tym to mi spędzało sens powiek i walczyłam dla nich, a nie dla siebie, bo czy mi się życie nie podobało? Podobało mi się, ale ja naprawdę bardzo głęboko wierzę, że tam po drugiej stronie nie ma końca, że po drugiej stronie lustra może być dużo fajniej. Pytanie jest, jakim jesteśmy człowiekiem. Również te ludzkie historie, to jest tak, że jeżeli ktoś nam to opowiada i my jesteśmy pasywni w stosunku do tego ludzkiego dramatu, to on na nas pozostaje, ale jeżeli my staramy się pomóc tej drugiej osobie rozwiązać ten dramat, dajmy jej drogowskaz, wysłuchamy jej, ale poza wysłuchaniem porozmawiamy z nią, czy napiszemy do niej kilka słów. Tak jak to się dzieje w takich małych grupach, w których się spotykamy, motywując gdzieś tam osoby, które tego potrzebują, to ja się czuję lżejsza i czuję się lepsza, bo widzę, że ta osoba jest uśmiechnięta. Ja mam świadomość, że w jakiejś części przyczyniłam się do rozwiązania jej tragicznej historii, że dałam jej drogowskaz i ona poszła w tym kierunku, bo oczywiście to nie jest tak, że spotkanie motywacyjne ze mną załatwi wszystko. To jest tak, że ja oczywiście jestem w stanie bardzo dużo dać, pokazać, podpowiedzieć, ale potem trzeba w tą drogę samodzielnie wyruszyć i trzeba w tą drogę zabrać ludzi,
ludzi, bo ja też sama nie idę, ludzi, którzy będą nam pomagali, a jak się wzmocnimy, to tych ludzi, którym my będziemy pomagali, czyli też musimy mieć świadomość w życiu, winien i ma, czyli pytanie, czy chcemy pójść do restauracji, najeść się, zostanie nam wystawiony wielki rachunek i będziemy musieli go zapłacić. A może zrobimy tak, że wpierw pójdziemy, wypracujemy sobie w tej restauracji coś, a potem się najemy. Albo zapłacimy z góry, a potem się najemy. Z życiem jest tak, że zawsze w życiu trzeba za wszystko, co dobre, zapłacić, a to, co dostajemy złe, życie nam wyrównuje. Ludzie mówią, że nieprawda i zawsze odpowiedzią na to jest śmierć. Bo kiedy mówią nieprawda, bo u mnie się tyle złego wydarzyło, a nic dobrego. Ja mówię, umarłaś? No nie. Ja mówię, to jeszcze wszystko, co dobre, może się to namacalne dla ciebie wydarzyć. A jak ktoś mówi, no dobrze, ale zobacz, nie wydarzyło się nic dobrego, bo ona umarła, odeszła. Ja mówię, a skąd wiesz, jak ona zamknęła oczy, przestała oddychać, gdzie jest teraz? A może ona właśnie wygrała? Czyli jakby pewnych odpowiedzi nie mamy, one nam dają nadzieję na to, że jednak jest to pewien rodzaj rekompensaty losowej. Jeżeli zrozumiemy, że jesteśmy jedną wielką matematyką, moim takim wzorem, idolem życiowym, pod każdym jednym względem umysłu jest Leonardo da Vinci. I Leonardo da Vinci twierdził, że wszystko jest matematyką, wszystko jest policzalne. Przecież jak pięknie malował, jakie piękną sztukę uprawiał. Więc ja, jako miłośniczka matematyki i fizyki, dokładnie tak samo mówię, że jeżeli życie przyniosło ci ileś cudownych rzeczy, to nie czekaj na to, że za chwilę ono ci przyniesie złe rzeczy. To może w tym momencie wytęż się i wbrew sobie, swojemu lenistwu, poświęć się dla innego człowieka. Odczuj ból pomagania, takiego często mocnego, właśnie siermiężnego, takiego, które wydaje się, że jest nie do wytrzymania, bo będzie bolesne dla innego człowieka, bo może w ten sposób opłacasz swoje szczęście. Nie musisz czekać na to, aż jakieś nieszczęście wydarzy. Poczuj ból, na przykład pomagania komuś śmiertelnie choremu, pomagania komuś ciężko choremu. Poczuj ból, dzieląc się jedzeniem, pieniędzmi. Poczuj się ubogi, dając zarobione przez siebie szczęśliwie pieniądze, dzieląc się nimi, dając na przykład na operacje dziecka sąsiadów, które tego wymaga, ich na to nie stać. I nie musisz czekać, że splajtujesz, bo nie splajtujesz. Chyba najprościej jest powiedzieć, pomóż innym, żeby pomóc samemu sobie w tej sytuacji. Tak, gdzieś na końcu to się dokładnie tak sprowadza. Ja zresztą myślę, że wszelkiego rodzaju działalność charytatywna jest taka troszkę podobna do tej działalności motywacyjnej. Tyle, że oczywiście ja w swojej fundacji działam całkowicie jako wolontariusz i mnóstwo wykładów motywacyjnych w sytuacjach i w środowiskach, w których one są niezbędne, też prowadzę jako wolontariusz. Ale motywuję też pojedynczych ludzi, pojedyncze rodziny, które gdzieś znajduję na swojej drodze. Ja w ten sposób bardzo pomagam sobie, bo jestem egoistką i lubię to robić. To już jest pierwszy stopień pomocy. A drugi to jest taki, że mam świadomość, że to moje szczęście, które mi się przydarza, nie jest wieczne. Że fajnie za to szczęście podziękować. Kiedyś bardziej było to na zasadzie nieszczęście, z którego wychodziłam, a potem w zamian za to dostawałam nagrody. To była taka cały czas taka plątanina. Ale do jakiegoś czasu zauważam, że to moje życie, może to jest też kwestia pokory, może to jest też kwestia doświadczenia, że trochę mniej od tego życia wymagam, jednak układa się fajnie, jednak jest już mniej tych dramatów i tragedii, które były na początku, ale też więcej noszę cudzych dramatów i tragedii, które siłą rzeczy są moim udziałem, bo się bardzo z ludźmi, którym pomagam, zaprzyjaźniam. I później, jeżeli tak się dzieje, że odchodzi matka rodziny, w której jest trójka dzieci, to ja się tą trójką dzieci zajmuję. Jeżeli jest problem, bo odchodzi dziecko, to staram się tą matkę z kolei ciągnąć do słońca, bo tego słońca nie chcę zobaczyć. Trzeba być naprawdę silną osobą, żeby robić coś takiego. Naprawdę podziwiam. Tak jak mówię, tacy się rodzimy. Jeden nosi ciężary takie, a drugi nosi inne ciężary. Ktoś ma predyspozycję do tego, że pięknie śpiewa. Ja w środku jestem Maria Carey i śpiewam przepięknie, ale na zewnątrz, jak zaczynam śpiewać, to mi w domu rodzina płaci, żebym przestała. Natomiast mam taki dar rzeczywiście, że umiem otwierać ludzkie dusze, je tak trochę przewietrzyć i dać im takiego zdrowego kolorytu. No cóż, pozostaje mi życzyć, żeby wszyscy, którzy tego potrzebują, spotkali Panią na swojej drodze.
Mam nadzieję, że będę mogła jeszcze wielu ludziom przez wiele lat pomagać. Ostatnio spotkałam się zupełnie przypadkiem z Anią Dymną, którą wiele lat podziwiałam. I takim jednym z moich pierwszych podopiecznych kilkanaście lat temu był chłopak z zespołem Downa. I od niego się w zasadzie zaczął ten mój taki dar pomagania, dawania z siebie słowem, czynem, w różny sposób. Najlepiej i słowem, i czynem. Myślę, że same słowa są niewystarczające. I zrozumiałam wtedy, kiedy się nim zajmowałam, dlaczego Ania to robi. Ja dostałam tyle w zamian miłości. Takżeśmy za nią ostatnio rozmawiały, że ten, kto doświadczy i ma tak w charakterze taką prawdziwą potrzebę bycia z takimi ludźmi, którzy potrzebują pomocy, doświadcza niewyobrażalnej miłości. To jest nieporównywalne z jakąkolwiek miłością, którą dostajemy od partnera czy od naszych dzieci, bo te wszystkie miłości są takie oczywiste. Wynikają z rodzicielstwa, bądź zakochania, bądź z tego, że jesteśmy rodziną, to są więzy krwi. A tu raptem mamy obcego człowieka, który lgnie do nas, to dramatycznie i nieładnie zabrzmi, ale jak zwierzątko wzięte ze schroniska, bo ci ludzie na swojej drodze bardzo często są takim zwierzątkiem, więc chciałabym mieć jak najwięcej takich schroniskowych zwierzątek w postaci ludzi, a i zwierzęta też posiadam, które będą szczęśliwe, spełnione i będą się czuły w swoim życiu jak na wiecznym czerwonym dywanie. Myślę, że z tą myślą i z tą motywacją pozostawimy naszych widzów. Dziękuję bardzo za wywiad. Dziękuję. Wszystkiego dobrego życzę.